nie, 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 nie. Odbierzmy telefon, ale, halo? Ale i walczcie, żądajcie zmiany sposobu wybierania posłów. Bo wy wybierajcie posłów. Kto jest z nami? Dajesz. Ja jestem Szymon z Warszawy i chciałem się zapytać Pawła Kukiza, czy można zadać pytanie w końcu, czy dalej będzie w kółko mówił to samo. Czy co? Czy będziesz dalej mówił w kółko to samo? Czy można wreszcie zadać pytanie? Można zadać pytanie. Dobra, super, dziękuję. Chciałem na początku jeszcze tylko pozdrowić panów redaktorów, pana Mazurka i pana Stanowskiego. Chciałem tylko powiedzieć, że to chyba czwarty albo piąty telefon do studia i to, że nikt nie dzwoni i nie nazywa Pawła Kukiza wprost szmatą, to nie wynika z tego, że wszyscy się boją, bo to jest jakieś hasło powtarzane przez Leningi. Nie, po prostu nikt nie ma ochoty być takim samym dnem jak Paweł, który jest pierwszym politykiem PiS-u w Hate Parku. Mam nadzieję, że nie ostatnim. Nie wiem, w jakim uniwersum żyje, skoro myśli, że uda mu się przepchnąć ustawę na temat tych sędziów pokoju. On chyba sobie nie zdaje sprawy, że ziobryści mu tego nie przepuszczą. I pytanie, które chciałem zadać, to po prostu, co sądzi o Kubie Wojewódzkim i o tej całej fali słusznej krytyki, która na niego spadła po tym, jak się sprzedał, bo ile Paweł Kukiz może krzyczeć, że on się nie sprzedał i tak dalej, tą swoją taką manierą pijanego wujka na weselu, to i tak wszyscy wiemy, Paweł, że się sprzedał. Słuchaj, oszczędź sobie z tym pijanym wujtem, bo zacznę do ciebie cwelu mówić na przykład. No o co ci chodzi? Ale co to jest pijany wujt? No co ty sobie wyobrażasz? Kim ty człowieku jesteś, żebyś do 60-letniego człowieka takie porównania i tak dalej, i tak dalej. No nie, dobra, okej. Okej, padło pytanie. I tym tylen, co to jest? Jakim prawem? Czy gdyby do twojego ojca prawdopodobnie ktoś mówił w taki sposób, to przeszedłbyś obok tego obojętnie? Tak czy nie? Słuchaj, ja się twojej maniery nie przestraszę, możesz tam krzyczeć, możesz się pozować na wielkiego antysystemowca i tak krzyczę, dalej. Krzyczę, bo źle słyszę. O Lek, TVN i tak dalej, to pamiętaj, Paweł, jesteś skończony pod tym względem. Ja bym tylko chciał odpowiedzieć na pytanie. Dla ciebie to i dobrze, że jestem skończony. Okej, dobra, pytanie padło. Co sądzi Paweł Kukiz o Pawle Wojewódzkim? Ja tu dopowiem, Kuba Wojewódzki kiedyś napisał. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie przeprosić za Pawła Kukiza, za mój wybór Pawła Kukiza. Kłamałbym, gdybym powiedział, że patrzyłem na niego jak na męża stanu. Patrzyłem na niego jak na człowieka, którego stan umysłu jest chyba jaśniejszy niż przewidywałem. Sorry. Myślę o tym, co myślę o Kubie Wojewódzkim. Myślę, że no nie jest słowny, ponieważ mam, zresztą to było prezentowane, mam z jego podpisem zdjęcie, gdzie podpisuje, że będzie, że również uważa, że JOWY, zmiana ordynacji wyborczej jest no przynajmniej wskazana, że to jest bardzo dobra droga i że on generalnie, jak z nim rozmawiałem prywatnie, że tak, że masz rację i jeżeli będzie, i powinniśmy to wprowadzić, on jak gdyby w pewnym sensie deklarował w tym swoją pomoc, przy zmianie, to robi swoje, no zarabia pieniądze po prostu i cała filozofia, no wybrał łatwe życie, no.